nauczyciel wychowania fizycznego Karol Łasiński melduje młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 na uroczystym apelu z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziękuję i proszę o dalsze prowadzenie apelu. Całość baczność, na prawo patrz. Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Poczet flagowy do zawieszenia flagi. Wystąp. Flaga na maszt. Do hymnu. Dzisiejsza
uroczystość ma szczególny charakter, bowiem 100 lat temu, w 1918 roku, Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Dzisiejszym apelem rozpoczynamy obchody Dnia Niepodległości, stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego pod kierownictwem pani Marii Karaszkiewicz i pani Barbary Gruszki. Młodzież przeniesie nas w te czasy, w tamte czasy. Bardzo dziękuję także panu Wiktorowi Chojnackiemu, który będzie akompaniował na swoim akordeonie. Zapraszam serdecznie wszystkich. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Listopada 1918 roku to jeden z najważniejszych dni w historii naszego narodu. Po 123 latach niewoli Polska na nowo odzyskała niepodległość i powróciła na mapę Europy. Powstała niczym Feniks z popiołów. Od tamtego wydarzenia minęło 100 lat. Czas nie zatarł śladów tamtych dni i bohaterskich czynów naszych rodaków. W najcięższych czasach nie stracili wiary w Boga i nie zapomnieli o ojczyźnie. Trwali we wspólnocie, doświadczając cierpienia i dziejowej niesprawiedliwości. Nie zrażały ich bolesne cięgi zaborców, gdyż siła ducha była mocniejsza niż ludzka słabość. Byli do tego zdolni, ponieważ wybierali wartości odwołujące się do Boga, narodu, rodziny. Wierzyli, że dzięki nim można zwyciężyć. Nie pomylili się. Cześć! Słyszeliście nowinę? Mamy przygotować apel. Super! Uwielbiam występować! Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Daj spokój! To nie będzie kabaret, tylko apel na Dzień Niepodległości. A, mój talent historyczny jest jeszcze gorszy niż słuch muzyczny. No właśnie, ja też nie mam pomysłu. No zagrajmy w Chińczyka. Może potem coś wymyślimy. Wolne dziś. Fajnie. Co? No fajnie. Tylko pogoda kiepska. Mogliby zrobić to święto w maju. W maju są już dwa. No to w czerwcu. Dziewczyny, Paweł, co wy wymyślacie? Świętować 11 listopada w maju? Wtedy przynajmniej jest już ciepło. Okej, ale 11 listopada wypada w listopadzie. Czy ty w ogóle wiesz, co to za święto? Jasne, że wiem. 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. Tak. Ale czy dokładnie wiesz, jak to było, w którym roku? Właśnie mija 100 lat, tak mówili w telewizji, więc musiało to być w 1918 roku. Świetnie, i co dalej? No, dalej już byliśmy niepodlegli. A komu byliśmy wcześniej podlegli? Tak naprawdę to nie do końca rozumiem. O co chodzi z tą całą niepodległością? Wiem, że wszędzie wiszą flagi. W telewizji pokazują defilady i przemawiają. Po prostu świętujemy, że żyjemy w wolnym kraju. To wszystko prawda, ale warto by dokładniej poznać swoją historię. Gdyby 100 lat temu nie walczono o Polskę, mówiłbyś teraz po niemiecku albo po rosyjsku, ale żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie o ponad 100 lat, ponad 200 lat. Kojenko, cóż jest ty za pan?
Witajcie. Widzę, że chętnie gracie w planszówki. Jeśli lubicie prawdziwe wyzwania, zapraszam was do mojej gry. A co to będzie? Skrable? Szachy? Nie, to nowa gra dla znawców historii. Ma tytuł Niepodległość. Historia to chyba nie dla nas. Spróbujmy, ileż można grać w Chińczyka. Też jestem za. Startujmy, zagrajmy w Niepodległość. W 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość, czyli znów stała się wolnym krajem. Ale jeszcze ponad 100 lat wcześniej, 1, 2, 3 i nie ma Polski. Właśnie tak, 1, 2, 3, czyli 123 lata Polska w zasadzie nie istniała. Zniknęła z map świata. Została podzielona między Austrię, Prusy i Rosję. Jak to się stało? Wyobraźmy sobie, że to jest Austria. To jest Rosja. A to są Prusy. To natomiast jest Polska. Był rok 1772. Sytuacja w Polsce nie była zbyt dobra i nasi trzej sąsiedzi wykorzystali to i przyłączyli po kawałku ziem Polski do swoich państw. Jakby wzięli sobie po kawałku tortu, ale Rosji i Prusom bardzo zasmakował ten tort i niebawem zagarnęły po kolejnym kawałku. Skoro udało się zabrać trochę jeden i drugi raz, to za trzecim wzięli już całość. Nazywamy to rozbiorem Polski. Polska znalazła się pod zaborami. W zasadzie przestała istnieć. Rządzili nią zaborcy. 1, 2, 3. Trzech zaborców dokonało rozbiorów Polski. I Polacy tak po prostu pozwolili odebrać sobie Polskę i nic z tym nie zrobili? Ależ robili. Przez ponad 100 lat robili wszystko, by odzyskać niepodległość. Ale to nie było takie proste. Nie mieliśmy szans w walce zbrojnej.
byliśmy sami przeciwko trzem zaborcom, w dodatku rozbici. Zgadza się, organizowano kilka powstań, ale wszystkie zakończyły się klęską, chociaż były ważnym elementem walki o wolność. 1, 2, 3 i przez 123 lata Polacy szukali sposobu, by odzyskać swój kraj. Polskie, by przy boku Napoleona walczyć o wolność. Z tego czasu pochodzi nasz hymn narodowy. Było to niedługo po trzecim zaborze, ale nie dało Polsce upragnionej niepodległości. Ojczyzna to także nasz hymn narodowy i pamięć o bohaterach, dla których zapalamy dziś dowód uznania, symboliczny znicz pamięci. Wielcy poeci i pisarze podnosili naród na duchu i nie pozwalali zapomnieć, kim jesteśmy. Jednym z nich był Adam Mickiewicz. Ale jego tęsknota za ojczyzną jest w każdym słowie. Kolejni pisarze także wzywali Polaków do pracy, która pozwoli się wzmocnić i odbudować. Henryk Sienkiewicz pisał powieści historyczne, a w 1905 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.
wiedział, że Polacy muszą się wzmocnić, aby móc odzyskać swój kraj. Nie mogli zapomnieć, kim są, dlatego pisał. Ku pokrzepieniu serc o wspaniałych dziejach Polski, o momentach, w których udało nam się pokonać wrogów. Wierzył, że kiedyś będziemy wolnym krajem. W 1908 roku Maria Konopnicka do melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego napisała rotę. Jest to pieśń patriotyczna, której powstanie ściśle wiązało się z represjami wobec Polaków w zaborze pruskim. Rota po raz pierwszy została wykonana przez chór przedstawicieli wszystkich zaborów podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 15 lipca 1910 roku. Największą popularnością cieszyła się do 1918 roku oraz w czasie plebiscytów i powstań śląskich. Proszę o powstanie. Pierwsza wojna światowa była szansą dla Polski? Była to szansa na odzyskanie niepodległości. Nie bardzo rozumiem. Pierwsza wojna światowa to dość skomplikowana sprawa. Wybuchła w 1914 roku, a zakończyła się w 1918. Jak sama nazwa wskazuje, było w nią zamieszane bardzo dużo państw, między innymi nasi zaborcy. Natomiast po jej zakończeniu ustalono w Europie nowe granice. Rozumiem. I wtedy znów pojawiła się Polska. Właśnie tak. Ważnym wydarzeniem było przybycie do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego, mianowanie go naczelnym dowódcą Wojska Polskiego. Właśnie 11 listopada. Później został on tymczasowym naczelnikiem państwa. Za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj
Józef Piłsudski jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Wiele wycierpiał. Pobyt w więzieniu, zesłanie na Syberię. Wybuch wojny, w której walczyli między sobą zaborcy Polski, to była okazja, na jaką Polacy czekali od 1772 roku. Musieli ją wykorzystać. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów. Samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucano, zabrakło szabli polskiej, mówił Piłsudski. I walka przyniosła wymarzony rezultat. Po 123 latach mamy niepodległą Polskę. Ciekawe, jak marszałkowi udało się tak wytrwale realizować marzenia poprzednich pokoleń. To proste. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. To są słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski wiele zrobił dla Polski. Ciekawe, co mógłby powiedzieć współczesnym Polakom? Myślę, że powiedziałby prosto z serca, że zawsze zależało mu na wolności i niepodległości Polski. Walczył o to, by przyszłe pokolenia żyły w wolnej ojczyźnie i że cieszy się, że my możemy chodzić do polskiej szkoły i mówić w języku ojczystym, a Polacy mogą pracować i budować wspaniały kraj. Oczywiście, 1772 rok, 1793 rok i 1795 rok. Rozbiory Polski.
Na 123 lata Polska znika z map świata, ale Polacy pamiętają, kim są i cały czas szukają sposobu na odzyskanie niepodległości. Tak, to w bardzo dużym skrócie. W rzeczywistości była to bardzo skomplikowana sytuacja i wiele osób miało wpływ na wydarzenia w Polsce i na świecie. Dziś jednak powinniśmy cieszyć się, że żyjemy w wolnym kraju i dbać o to, żeby Polska była silna, niezależna i dobrze się rozwijała. Powinniśmy też być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Tej obecności, nawet szaleństwo nienawiści, które wybuchło na zachodzie i wschodzie w latach 1939-1945. Jan Paweł II. Patriotyzm oznaczał umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Jan Paweł II. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Jest matką, która wiele przecierpiała. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Jan Paweł II.
Mówiono, żeś jest pawiem i papugą. Byłaś samotna i przez świat wzgardzona, gdy w niewolę skazano cię długo. Dziś z martwych wstałaś, Polsko odrodzona. Tęczą dwubarwną zaśniłaś nad nami, biało-czerwoną mgłą się rozpościerasz. Ci, co nad losem twym płakali długo, już nie pozwolą, byś miała umrzeć. Będziesz wspaniała znowu i bogata, jak wówczas, gdy Jagieły trwało panowanie. Śpiew modlitewny sprzed ołtarzy wzlata, wróconą wolność racz zachować, panie. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że nie najlepsze wojsko, nie najlepsza broń, nie najlepsze szable zwyciężają bitwy i wojny, ale siła ducha. I przez te 123 lata nasz naród poniósł trud czekania na wolność i przede wszystkim tego, że wytrzymaliśmy niejedną opresję. Przecież 1918 rok
nie zakończył się w 1918 roku i ta wolność, którą nam próbowano zabrać po 1918 roku, aż do ostatniego żołnierza radzieckiego, który wyjechał w roku 93 z Polski, wówczas możemy mówić o prawdziwej wolności. Bardzo chciałbym, żeby dzieci na co dzień, żebyśmy nigdy nie wstydzili się Polski, nigdy nie wstydzili się tego, że jesteśmy Polakami, będąc za granicą, ale także w życiu codziennym. Życzę wam tego, żebyście pamiętali o tym, że wolność nigdy nie jest dana na zawsze, a od nas zależy, jak długo ją będziemy mieć. Chciałbym w imieniu nas, w imieniu Rady Miejskiej, także w swoim imieniu przekazać na ręce pani dyrektor i symboliczne w antyramie hymn państwowy, który mam nadzieję będzie wisieć w widocznym miejscu państwa szkoły. Ja także bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego apelu. Zaprezentowaliście naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, pełen profesjonalizm. Jeszcze raz ogromne brawa, poproszę do wszystkich występujących.